Wywalczyliśmy awans do drugiej ligi, ale grając przed tym meczem, graliśmy mecz z Wełną Rogoźną. I teraz nagle gramy mecz z Wełną Rogoźną, a za tydzień gramy w finał Pucharu Polski. To rzecz chyba niemożliwa. Dla nas tak dopiero zaczęliśmy myśleć, co zrobiliśmy, co osiągnęliśmy. Ci ludzie zdawali sobie sprawę, może doszło do nich, ci młodzi ludzie, bo myśmy byli bardzo młodym zespołem, że coś mogło osiągnąć, co jest praktycznie nawet na historii polskiej piłki nożnej jednorazowe. Że jeżeli to osiągniemy, do czego żeśmy się dopracowali, to będzie ciężko jakiekolwiek drużynie sportowej w Polsce powtórzyć. Przed tym finałem załatwiono nam ośrodek w Spale, przygotowań olimpijskich. Jeszcze jedna fajna rzecz była taka, że jak zwykle chodzi o kostiumy, stroje sportowe. Otrzymaliśmy na ten mecz, pożyczył nam PZPN i graliśmy w biało-czerwonych koszulkach. Jadąc autokarem na mecz, muszę powiedzieć, że było bardzo cicho, ale każdy w sercu już ten mecz rozgrywał przed meczem. Każdy, ja mówię o nas, o zawodnikach z Lechii. Myśmy na ten mecz też się szykowali i to była nasza, można powiedzieć, taka szansa jedna może na całą naszą karierę, że mamy szansę przejść do historii. Piast Gliwice, przeciwnik, nie grało dla nas roli, kto to jest. Myśmy po prostu chcieli to wygrać. I tak żeśmy tego też meczu podeszli. Drużyny śląskie w tamtym czasach, kiedy mówimy o tamtych czasach, drużyny śląskie bardzo dobrze grały w piłkę. Naprawdę trzeba przyznać, że ten futbol śląski polegał na tym, tak jak dzisiaj krakowska piłka, znaczy grali dużo piłką i trzeba było się dużo nabiegać, żeby po prostu piłkę zdobyć. Myśmy dobrze grali w obronie, ja mówię o całym zespole, broniliśmy całym zespołem, ale mieliśmy też groźne kontry, ponieważ mieliśmy zawodników do tego stworzonych, ponieważ Rysiu Polak bardzo szybki, Górski grał w tamtym meczu też bardzo szybki zawodnik, nam gra z kontry leżała. Nasi kibice w ilości w tej chwili szacowanej na 5 tysięcy przyjechali na stadion do Piotrkowa. Czuliśmy ich obecność, nie ukrywam. Natomiast mecz rozpoczął się dla nas bardzo dobrze. 1-0, 2-0. Później karny dla przeciwnika, 2-1. No i bramka! Krzysztof Górski zdobywa pierwszą bramkę dla gdańskiej Lechii. Dobre zagranie piętą Górskiego do Grębockiego. Błąd! 2-0 dla Lechii! Marek Kowalczyk zdobywa drugą bramkę. Kałużyński kontra Pfeiffer. Pięknie! Klasyka rzutów karnych. Bramkarz w prawo, piłka w lewo. 2-1. Z tego meczu pamiętam jedną rzecz. Byłem wyznaczony z Andrzejem Salachem do karnych i byłem bardzo zły, gdzie wtedy bardzo dobrze mi się grało w tym meczu, że trener zdecydował, że Andrzej będzie uderzał, to znaczy bardziej Andrzej zdecydował, bo myślał, że to będzie bardzo łatwe i do tego momentu właśnie to był bardzo łatwy mecz. Salach i Szczek. I przestrzelił! Pół metra obok prawego słupka bramki gliwickiego Piasta. Po tym nieszczelonym karnym może nie tyle zwątpień, co pewna nerwowość się wkradła i w zespół, i w nas tutaj, trenerów będących obok tego zespołu, bo widzieliśmy i ja myślę, że zawodnicy również to czuli, że to, co jest tak blisko, co było tak blisko teoretycznie, bo na 3-1 byśmy strzelili, to podejrzewam, że ten Piast już by się nie podniósł z kolan, a to jednak nieszczelony, tak jakby im dodało animuszu. Po tym karnym, którego Andrzej świętej pamięci nie strzelił, nikt nie miał do niego pretensji, ponieważ każdy, który by podszedł, nie wiadomo, czy by strzelił. Gdybyśmy tego karnego strzelili, byłoby po wszystkim. Andrzej niestety karnego nie strzelił i po tym karnym było coraz ciężej do samego końca, bo Marek Majka miał taką sytuację na 2-2, bo dokładnie pamiętam, gdyby to strzelił, my byśmy tego meczu nie wygrali. Musieliśmy to po prostu w jakimś sensie zabezpieczyć i to, żeby po prostu to dowieść do końca. No, myślę, że nie mamy sobie czego tu zarzucać i to była najlepsza taktyka na Piasta, jaka mogła w tamtym okresie być. Broniliśmy wyniku, no nie oszukujmy się, broniliśmy wyniku, bo to na pewno było dla nas w tym momencie najważniejsze. Nie to piękno gry, nie to jak będziemy postrzegani, tylko aby właśnie osiągnąć ten sukces. Pamiętam te ostatnie minuty i pamiętam, jak często się pytali jeszcze do końca. Bardzo ciepło było,
Mi się wydaje, że byśmy kondycyjnie też tego meczu nie wytrzymali, ale wiara w to, że to wygramy, doprowadziła do tego, że ten mecz tak się skończył, a nie inaczej. Wszyscy zawodnicy Lechii wstali z ławki. Koniec! Końcowy gwizdek sędziego Edwarda Norka z Krakowa. Chciałem Państwa zawiadomić, że zdobywcą Pucharu Polski na rok 1983 w piłce nożnej jest drużyna gdańskiej Lechii, która pokonała Piasta Gliwice 2-1 do przerwy 2-1. Bramki 8 minuta Górski, 38 Kowalczyk dla drużyny Lechii. I w 43 z rzutu karnego honorowa bramka dla Piasta Kałużyński. No i był piękny powrót do Gdańska, no. I otrzymaliśmy, no zdobyliśmy Puchar Polski, który, no nie wiem, no trzecioligowa drużyna, to dla niektórych, no to było, no sen, no sen, no. W piłce jest jedna bardzo ważna rzecz. Ten, kto ma szczęście, nieraz wygrywa, prawda? I akurat tego dnia mieliśmy my to szczęście, że oni nie strzelili, a my dowieźliśmy ten wynik. I puchar był nasz. To był ciężki puchar, ale tylko w pierwszym momencie. Później jeszcze do góry lżej, także to była euforia wszystkich, nie tylko mnie, ale wszystkich chłopaków, którzy grali, klubu, trenerów szczególnie, no zresztą i cały i kibiców, którzy przyjechali tam gromnie na ten stadion i dopingowali. Tak naprawdę dotarło do mnie dopiero, do tego młodego człowieka, że puchar zdobyliśmy, jak Leszek Kulwicki w Piotrkowie Trybunalskim mówi, masz, trzymaj. Ja myślałem, że on mi go dał, żebym że dobrze grałem, że jestem kimś w tym zespole. A on mi go po prostu dał dlatego, że on był bardzo ciężki i mu się nie chciało go nieść. A kawał drogi było z boiska do szatni. Wtedy pierwszy raz doszło do mnie, dotarło, że jestem zdobywcą Pucharu Polski. Do mnie to dotarło, jak jechałem w autobusie do Gdańska. Nie, bo entuzjazm, ale jak to wszystko opadnie, te emocje opadną i wszystkie inne rzeczy, że człowiek siedzi i myśli, co się stało, to dopiero do niego dochodzi to, co naprawdę się stało. O liderach nie było tutaj mowy. To byli ludzie stąd, to byli ludzie związani z Trójmiastem, związani z kibicami naszymi. Także tutaj nie było mowy o jakimkolwiek zawodniku czy grupie zawodników, jak gdzieś dzisiaj czytamy, że tu jest jakaś grupa. Nie, to był zespół zawodników wchodzących w piłkę, chcących grać, chcących się pokazać. A to, że ktoś strzelał bramki, to się po prostu wszyscy cieszyliśmy z tego powodu i byliśmy dumni, bo graliśmy dla Lechii. Jeżeli chodzi o kasę, no ona nie była w tym czasie dla nas najważniejsza, bo większość była młodymi piłkarzami. Nie za wiele mieliśmy, nie za wiele widzieliśmy, ale chcieliśmy wygrywać i wiedzieliśmy, że poprzez wygranie, dojście do jakiegoś sukcesu, pójdziemy dalej. Cały okres w Lechii Gdańsk to jest część mojego życia i to nie jest dla mnie przygoda. To dla mnie jest okres mojego życia, gdzie poświęciłem nie tylko zdrowie, poświęciłem też wszystkie inne rzeczy, jeżeli chodzi o moje prywatne życie. Nie? To jest to, że się poznało bardzo dużo ludzi, bardzo ciekawych ludzi i się bardzo mile coś wspomina. To nie można powiedzieć, że to była przygoda. W piłce w życiu wiele rzeczy przemija, pieniądze, sława, ale to, co się przeżyło, to zostaje. I dla tego klubu, teraz jesteśmy w Muzeum Lechii, to największym sukcesem do tej pory jest i będzie puchar zdobyty w 83 roku i te dwa awanse, które były i mecz z Juventusem. To się wszystko złożyło w jednym i ja miałem to szczęście, że uczestniczyłem w tym wszystkim, w przemianach, które były w Polsce i do tego w tym sukcesie sportowym.